Tym razem jest to już 6. edycja Mechanicznej by Night Challenge School. Mamy 10 drużyn reprezentujących szkoły z województwa opolskiego, jak również z województwa śląskiego. Do wykonania było w sumie 7 zadań i to pozwoliło ustalić końcowy ranking. Te zadania oczywiście związane są z kierunkami na Wydziale Mechanicznym i są to zarówno takie sprawnościowe, czyli na przykład sprawdzanie, jaka jest ilość mocy w nogach poprzez rower stacjonarny, jak również i takie pomysłowe, w jaki sposób zbudować pompkę, przepompować wodę z miejsca na miejsce z użyciem zużytej butelki. Nadarzyła się ciekawa okazja przyjechania tutaj, poznania nowych osób. Mechanik już ma długą historię tutaj z przyjeżdżaniem tu, nawet wygrywaniem, więc wypadałoby podtrzymać tą tradycję. Musieliśmy wybudować wieżowiec z makaronu spaghetti i gorącego kleju. Mierzyliśmy tam jego obciążenie i wagę. Drugim zadaniem było porównanie obiektów modeli 3D i 2D, takich płytek, do rzutów, które były narysowane na kartkach. Tak na razie jest bardzo fajnie, była konkurencja z makaronem. Nie wyszło najlepiej, ale jesteśmy dobrej myśli, że będzie dobrze. Aktualna konkurencja również była bardzo prosta, nie ukrywam, było dobrze. Nasze umiejętności zadań różnych fizycznych, na przykład tak jak było pierwsze zadanie przy pompowaniu cieczy z większego pojemnika do mniejszego, albo tak samo jak teraz było zadanie, żeby zrobić jak najwytrzymalszą wieżę z makaronu. Uważam, że szło nam bardzo dobrze. W pierwszym zadaniu pokonaliśmy, że tak powiem, drastycznie naszą konkurencyjną tutaj drużynę. W drugim zadaniu też nam poszło dobrze. W tym akurat tutaj nie poszło może wszystko po naszej myśli, ale jeszcze dużo przed nami, więc myślę, że będzie dobrze.